Sony Xperia Z1 Compact napędzana jest przez potężny chipset Qualcomm Snapdragon 800 i pracuje pod kontrolą systemu Android 4.4.2 KitKat. Podzespoły umieszczone w testowanym smartfonie zapewniają płynną i szybką pracę urządzenia zarówno podczas poruszania się po interfejsie, jak i w większości gier. Zmodyfikowany przez Japończyków interfejs użytkownika posiada zaledwie kilka tweaków i poprawek graficznych względem oryginalnego Androida. To też osoby, które nie przepadają za przesadzonymi i ciężkimi nakładkami, będą z UI Xperia Z1 Compact wysoce zadowoleni. Najważniejszą zaletą interfejsu od Sony jest możliwość uruchamiania miniaturowych aplikacji, które dostępne są z menu multitaskingu. Po włączeniu programu widnieją cały czas na najwyższej warstwie i nic innego nie może go przykryć. Dostępne jest zaledwie kilka aplikacji takich jak kalkulator, Gmail czy Chrome. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji systemu, czyli 4.3 Jelly Beans, belki powiadomień zniknął pasek szybkich ustawień, a został on zastąpiony drugą zakładką. Bardzo dobrze spisują się dodatkowe programy systemowe takie jak Walkman, czyli odtwarzacz audio, ale również player wideo czy aplikacja PlayStation Mobile. Kolejnym dość szeroko zmodyfikowanym elementem jest aplikacja aparatu. Xperia Z1 Compact posiada imponujący 20,7-megapikselowy sensor, który może nagrywać wideo w 1080p. Moduł może pracować w wielu interesujących trybach, jednak dwa z nich są najważniejsze. Manualny, który wykonuje zdjęcia w pełnej rozdzielczości, czyli 20,7-megapiksela i pozwala nam na ustawienie wielu parametrów dostosowujących aparat do warunków atmosferycznych. Drugi natomiast to tryb automatyczny, który kompresuje zdjęcia do 8 megapikseli, a kiedy jest on uruchomiony, nie możemy zmienić żadnych ustawień, prócz punktu ostrości. Interesująca wydaje się być także możliwość wysyłania filmów na żywo do portalu Facebook, tryb wirtualnej rzeczywistości na podstawie obrazu z kamery, nakładanie wszelakiej maści filtrów, ale oczywiście nie zabrakło również trybu panoramy czy serii. Jeśli chodzi o wideo, to nagrywane jest ono w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Do dyspozycji mamy również tryb HDR oraz cyfrową stabilizację obrazu o nazwie SteadyShot, jednak w przeciwieństwie do bezpośredniego 20-megapikselowego rywala, czyli Lumi 1520, na pokładzie Xperia Z1 Compact nie znajdziemy optycznej stabilizacji obrazu. Sony Xperia Z1 Compact oferuje bardzo szerokie opcje łączności, w tym moduł LTE, Dual Band Wi-Fi ze standardem AC, NFC, Bluetooth 4.0, a na dodatek posiada chip radia FM, który jest dużym brakiem większości współczesnych flagowców.